momentu upowszechnienia transseksualnych zwyczajów w społeczeństwie, pierwsza duża polska firma kieruje reklamę stylu gay. Blok przeciera szlaki ze znakiem zapytania, czytamy na portalu. Odkryj kolorową stronę świata, zabawę kulturą wstępujących w życiach miejscem przyjaznym środowiskom LGBT, czyli lesbijki, gej, osoby biseksualne. Tak właśnie w zeszłym tygodniu zaczęły zachęcać do skorzystania z swoich usług polskim nielotniczym. To postęp będzie miało, no. Czyli przyjazne podróżowanie. Plenie z narodowym symbolem antypancji, mniejszości seksualnej, kończowa flaga oraz zdjęcia. A mówił Rydzyk, że to jest gender gorszy od komunizmu. Czyli słyszałeś, że to jest coś głębszego, ta Conchita. No. A co to będzie, to się jeszcze okaże, bo to... Nie dojdzie do tego... Tylko Rydzyk wie, wiesz. W tych zjawisk w najbliższych latach, jak czytamy w tych globalnych trendach, no to właśnie przewidywane do 2025 roku montaż tych radiowych filmików, chipów do wszystkich produkowanych rzeczy, mowa w internecie, rzeczy o tych zjawiskach. Mówiliśmy na antenie NTV wielokrotnie. Być może rzeczywiście znowu będzie trzeba do tego wrócić, bo trzeba o tym pamiętać. To rzecz, która absolutnie dużymi krokami naszą wolność wprowadza do komiksowej postaci. Podobna informacja ze Stanów Zjednoczonych w portalu Allegiance.pl. Internetowy dowód tożsamości testowany w USA. Czy internautom potrzebny jest dowód tożsamości, który mógłby identyfikować różne tytuły online? Taką ideę przedstawił przydatny Biały Dom. Wygląda na to, że jest ona konsekwentnie realizowana. Internetowy dowód według koncepcji Białego Domu porównywano do jednego klucza, który otwiera wszystkie drzwi domu. Używanie takiego klucza było wygodne, jeżeli ten klucz wpadnie w niepowołane ręce, mogą powstać niewyobrażalne szkody. Szkody. W tym roku jedynie kasterze uważają, że największą wadą internetu jest anonimowość. Kasterski twierdził, że każdy internauta powinien posiadać przystąpić rodzaju internetowego paszportu, że powinien mieć internetowa policja, internetowe porozumienia. Także takiej literalnej wojny nie boimy się, Janku, tylko... Po tych informacjach wcześniej... Wiesz. Będzie pakały, tak? Karnoczynie tych spraw spowodowało powstrzymanie tego procesu, powstrzymanie tego przejaw, komentarze publiczne, prace w tym kierunku są bardzo daleko zaawansowane. Tylko zdaniem również informacja ważna, także dla wielu z Was, w tym roku hotel Marriott, w Kopenhadze będzie gościł z grupy Bilderberg, więc wszyscy, którzy chcą odwiedzić, tutaj liczymy na Niemców, którzy jest w tym środowisku alternatywnym sporo, że stając się w sympatii, że jest rozmarkiem, nie są położone blisko hotelu, jest nadzieja, że będzie można bliska filmować wszystkie postacie, które do mnie wjeżdża, no zobaczymy, czy się uda, liczymy oczywiście na bezpośredni udział Aleksa Jonesa, mam nadzieję, że się nie zawiedzie. Informacji troszkę śmiesznych, informacja z portalu Fora.pl, który przedysłował ją artystycznego portalu. Właśnie idziemy rzeczywiście na dlaczego tak mocna i kompetentna jest
swojej rozroście, emigracja do Wielkiej Brytanii. Kokaina w Bożym Kraju nie pomaga w tym prowadzie. Zażywanie kokainy w Wielkiej Brytanii jest tak powszechne, że narkotyk wskazuje wodę pitną. Eksperci z Drinking Water Inspectorate mówią, że dzieje się tak mimo oczyszczania wody, która ponownie trafia do sieci wodociągowej. Urzędnicy zapewniają, że to śladowe ilości jest mało prawdopodobne, że stanowi zarówno dla ludzi. Steve Rolls, Steve Pencil Transform, który zajmuje się analizą polityki narkotykowej, stwierdził jednak, że ten raport to sygnał dla władz. To znak czasu. Wielka Brytania przoduje w zażywaniu narkotyków i kokainy w Europie Zachodniej, ale narkotyk stanie się coraz tańszy. Sięga po niego około 700 tysięcy osób. Oprócz kokainy w krajach Brytyjczyków rozkryto także i ibuprofen, kokainę i leki wysokostopowe. No. Pozdrawiamy naszych przyjaciół imigrantów w Wielkiej Brytanii. Krótkie newsy, dość istotne. Znachor z Nowego Sącza usłyszał zarzut w sprawie śmierci półrocznej Magdy. Dziennikarze dostali do informacji przed kilku lat, że na skutek jego porad życie stracił kilkuletni chłopiec. No, robi się oczywiście wielki rwetes z tego powodu i poniekąd próbuje się uderzyć w całe środowisko medycyny alternatywnej. Nie będziemy się do tego przyłączać. Rzeczywiście nie wszystkie metody są dla wszystkich i niewątpliwie te, które dotyczą szczególnie chorób dziecięcych czy poważnych chorób, powinny być stosowane z rozwagą. Niemniej jednak za równowagi przytoczymy jeden z głosów, jaki wynika, został zawarty w publikacjach doktora Jaszkowskiego, który po Naczelną Radą Lekarską może nie tyle co walczy, ale w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie pokazuje niezbyt przemyślane działania, niezbyt konsekwentne działania. I tak na przykład wypada, jak pisze doktor Jaszkowski, wypada także podkreślić, że Naczelna Rada Lekarska ani razu nie zabrała się stosowania takich przykładnie fałszywych metod, jak na przykład szczepienie przeciw grypie czy stosowania rzekomego leku na grypę zwanego Tamiflu. Nie słyszałem o żadnym ostrzeżeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, że to wielkie naciąganie Funduszy Zdrowia, a nawet pan premier zalecał publicznie ten preparat. A już tak całkiem optymistycznie, praktycznie na koniec artykułu, informacja z portalu dzieci.pl, który był publikowany w portalu w Polityce i Studejkom, opis. Noworodek tworzył objęcia armatu. Niesamowita historia tej opi, synka to według lekarzy prawdziwy cud. Przedwcześnie zanikowy pobyt był w marcu, ale matka chciała się z nim pożegnać. Dziecko tworzyło wewnętrzne matki, a personel szpitala nie potrafi wytłumaczyć tego przypadku z medycznego punktu widzenia. Maluska Emilii urodziła się żywa, ale jeden się dzień nie przeżył. Lekarze powiedzieli matce, że jej syn zmarł. Kiedy jej mąż nie mógł uwierzyć w tą wiadomość i poprosili o przyniesienie matce do noworodka, a później mama nosiła dziecko pod sercem 6 miesięcy, nie mogła zgodzić się z miesiącem, że nie chodna. Jakie siły powstał w objęciach mamy. Kobieta służyła synka przez 2 godziny go skarbu po miejsce, przypadała do pierwszej rodzice przez cały czas do dzieci. Nagle dzień zaczął się poruszać i spychać powietrze. Lekarze wyjaśniali, że są to tylko ostatnie odruchy ciała i że rodzice nie powinni robić to mimo bez nadziei. Później musieli sami przyznać, jak bardzo się mylili podczas trening, 2 godzin, że matka w dalszym ciągu dostała dziecko z widziałem delikatnym i błyskam mlekiem na liście. Stało się coraz bardziej dużo i otworzył oczy w tytuł zapalek tacy i zaczął się coraz bardziej poruszać. Lekarze z tego nie mogli poruszać. Jednak dzień żył. Jak widać, dobrze, że nie wszystkim jest zawsze. Tak, że wszyscy słuchamy lekarzy. To jest informacja optymistyczna, bardzo optymistyczna. To sobie na koniec tego, dosłownie się wszystko, bo już bardzo dużo mówię, ale informacja jest ważna, bo na portalu Nauka w Polsce, PAP.pl pojawiło się zaproszenie do Poznania na ten piątek, tylko niestety nie wiem na którą godzinę, ale ci naukowcy, nie wiem, co to jest, profesor Władysław Buczko będą rozmawiać o rodowodzie piastów. Panel dyskusyjny jest ten za darmo. Zejdźcie na tą stronę, szczególnie to apel odnośnie ruchu i badaczy historii Boga, piastów, którzy mogliby coś kontrowersyjnego na tym panelu wypowiedzieć, bo przynajmniej jeden z tych naukowców też przedstawia dość takie mocno kontrowersyjne testy. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję bardzo.
Ale o tej Conchicie to mało powiedział, że to jakiś głębszy problem i on się nie rozeznaje z tym. No, także proszę Państwa, także ksiądz Rydzyk miał rację, że ten gender to jest gorszy niż komunizm.